To wszystko przez tę książkę. To dlatego jestem tutaj tak późno. Gdyby nie ta książka, to już dawno byśmy się widzieli. Dobra, trochę przesadzam, ale przejdziemy do tego za chwilę. Cześć, jestem Karolina, a moim największym problemem jest to, że wszędzie czytam. I mówiąc wszędzie, mam na myśli absolutnie wszędzie. Kochani, jeżeli wy też jesteście osobami, które wszędzie czytają i chcecie wiedzieć coś o ciekawych książkach, to od razu odsyłam was do czerwonego przycisku na dole z napisem subskrybuj. Klikajcie, by nie przegapić moich nowych filmów i informacji o fajnych książkach. Miały być premiery miesiąca, ale niestety sprzęt odmówił posłuszeństwa, o czym zresztą w ogóle mówiłam wam na Instagramie. To w ogóle była jakaś kuriozalna sytuacja. Stwierdziłam, że skoro nie mam swojego nowego aparatu, no to wykorzystam ten stary, przecież tamtemu staremu nic nie było. No ale oczywiście ten stary również postanowił, że nie będzie współpracował i po 15 minutach pracy się po prostu rozładował, a bateria nie chciała się naładować z powrotem. I to był mój największy problem. No i niestety z braku laku przestałam, zarzuciłam ten pomysł w ogóle, nagrywania zapowiedzi w tym miesiącu. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zapowiem wam teraz dwie książki, które będą według mnie najciekawszymi premierami tego miesiąca i o których być może już coś słyszeliście. Jeżeli na przykład jesteście fanami Anety Jadowskiej albo tak jak ja czytaliście Dziewczynę z Dzielnicy Cudów bądź Akuszera Bogów. No, więc jeśli te tytuły wam są znane i autorka również, to na pewno nie zaskoczy was moja propozycja na styczeń, ta Jadowska i propozycja od wydawnictwa Sine Qua Non, Trup na plaży i inne rodzinne sekrety. Dziewczyna odnajdująca trupa na plaży oraz pensjonat, który odkryje przed nami nie jeden swój sekret. Czego chcieć więcej? Jest tajemnica, jest zagadka kryminalna. Dla wszystkich fanów kryminałów oraz zagadek to będzie na pewno gratka. Premiera 31 stycznia. Bądźcie czujni! Natomiast nieco wcześniej, bo już 19 stycznia, premierę będzie miała nowa powieść od wydawnictwa Initium. I jest to Czerwony parasol Wiktora Mroka. Czerwony parasol to zimna Moskwa, sportowy charakter Tatiany, który ściera się z potworną zbrodnią na jej rodzinie, a także, cóż, podobno cała książka opisana jest na faktach oraz przedstawia tajniki pracy tajnych służb. Więc no, nie lada gratka dla wszystkich tych, którzy kochają tajemnice. No i oczywiście świat szpiegów nie jest im obcy. Nie przyspieszajmy zbytnio. Najpierw podsumujmy grudzień. A z grudniem wiąże się kilka spraw. No właśnie. Z grudniem wiąże się kilka, że tak powiem, zgrzytów. I zaraz wam powiem, o co chodzi. Co? Przypominam tylko, że cały czas możecie subskrybować kanał. No dobra, no to przejdźmy do tych zgrzytów i niezgrzytów i kilku bardzo, bardzo fajnych pozycji, które udało mi się przeczytać w grudniu. Od razu was uprzedzam, że grudzień był zdecydowanie lepszy od listopada. Ostrzegę was, że no możliwe są spoilery. Powiem tak, w grudniu udało mi się przeczytać 5 książek, które naprawdę, naprawdę, no, są warte polecenia. No dobra, może poza jednym, ale nie zmieniajmy tematu. Zacznijmy od zwykłej opowieści o miłości. Tak wiem, banalne i w ogóle tak sztampowe, jak już bardziej się nie da. Ale miejcie na uwadze też fakt, że takie sztampowe tematy niejednokrotnie są tłem, podstawą do stworzenia ciekawej akcji. Ale ja w ogóle nie o tym. O czym my tu gadamy? Zwykła opowieść o miłości Stevena Kandena to książka, którą dostałam w ramach akcji śląskich blogerów książkowych na śląskich targach książki. Mówiłam wam o tym w filmie podsumowującym targi i link oczywiście macie tutaj u góry. Postaram się go dodać i nie zapomnieć i żeby ta informacja nie przepadła. Zwykła opowieść o miłości, czyli książka właśnie, którą dostałam w ramach akcji śląskich blogerów książkowych i powiem wam, że opis mnie zaintrygował, jednak niestety w książce działo się to i owo, co wcale nie było na plus tej książki, chociaż myślę, że nie była to najgorsza pozycja, ponieważ zwykła opowieść o miłości to historia o Luku i Lei, którzy spotykają się na studiach, a właściwie w koledżu, na kierunku filmowym. No i cóż, Luke i Leia kochają kinematografię, kochają filmy.
są absolutnie wielkimi fanami, kinomanami. Nie ulega żadnym wątpliwościom, że to musi być przeznaczenie. Oczywiście przeznaczenie, oprócz tego, że się zdarza i nie mamy na nie kompletnie żadnego wpływu, można próbować je oszukać, ale raczej się to nie udaje. To oczywiście życie idzie z przeznaczeniem, że tak powiem, w dwóch przeciwnych kierunkach. No i sprawia, że Luke jest czarnoskórym chłopcem z biedniejszej dzielnicy. No i niestety też jego rodzina skrywa pewien mroczny sekret. Natomiast Leia jest dziewczynką z bogatej dzielnicy i bogatej rodziny, lepiej sytuowanej. Jednak bogactwo i dobra sytuacja i dobre położenie społeczne nie uchroniło rodziny przed jej własnymi tragediami i tajemnicami. Oczywiście nasi bohaterowie skrywają te swoje tajemnice skrzętnie i raczej obawiają się, że będą one rzutować na ich relacje. Akcja się toczy, oczywiście bohaterowie przechodzą różne turbulencje i zawirowania. No i cóż, właśnie, ci bohaterowie. O ile Leia jest po prostu delikatną dziewczyną, której rodzice kochają Gwiezdne Wojny, o tyle Luke jest niestety nieco zbuntowanym i trudnym nastolatkiem, którego sytuacja, może nie tak, którego dopada zarówno teraźniejszość, jak i przeszłość. Nie chcę wam tutaj zbyt wiele mówić na temat tej przeszłości i tych ich sekretów, bo zdradzę wam praktycznie całą fabułę, wokół której to się kręci. Umówmy się po prostu, że te tragedie rzutują na obydwu bohaterów i to raczej widać, kiedy czytamy książkę. Natomiast niestety Nathaniel ma coś takiego w sobie, co mnie niezwykle w nim irytowało. O ile Leia była po prostu delikatną dziewczyną ze swoją tajemnicą, która chciała zbawić świat, takie to kobiece, natomiast Nathaniel... Powiedzmy sobie, że poziom irytacji na tego bohatera osiągał niekiedy taki sam poziom, jak i samego bohatera w książce. Chodzi mi o to, że nasz bohater w pewnych sytuacjach, w których powinien zachowywać się jak mężczyzna i taki pewny siebie facet, okazuje się być kompletną ciapą, natomiast kiedy tylko coś nie idzie po jego myśli, natychmiast staje się okropnym wręcz bandziorem i niestety wybucha agresją, która jest zupełnie nieuzasadniona. No cóż, nie ma go czym za bardzo usprawiedliwić, oprócz tego, że jest po prostu facetem, który nie umie trzymać swoich emocji na wodzy i wtedy, kiedy trzeba, olewa sprawę, natomiast wtedy, kiedy tylko po jego myśli nie idzie, niestety staje się beznadziejnym facetem, który najchętniej pobiłby wszystkich w koło i samego siebie pewnie też, gdyby spojrzał w lustro. Tutaj myślę, że Stephen Camden pokazał bardzo fajną, taką głębszą, że tak powiem, takie głębsze przesłanie, że to, kim jesteśmy i to, jak nas widzą inni, to przede wszystkim tylko i wyłącznie nasza zasługa. Natomiast jednak mimo wszystko zwycięża to, co my sami decydujemy się pokazać i co my sami sobą reprezentujemy. Nie ulega wątpliwości, że zawsze będzie stereotyp biednych dzielnic i bogatych dzielnic, dzieciaków z biednych i bogatych domów. Natomiast trzeba zawsze pamiętać, że to, co widzimy w drugim człowieku i to, co ktoś w nas zobaczy, jest zależne przede wszystkim od nas samych. Już nie będę was trzymać więcej w niepewności. Opowiem wam teraz o największym zgrzycie końcówki roku. I gdybym miała podsumować ten właśnie ostatni rok, to myślę, że to było dla mnie najtrudniejsze. Długo nie mogłam się przyznać przed samą sobą, że to, co na początku tak bardzo mi się podobało, niestety nie trzyma się kupy. Nie da się ukryć, że Trzy Korony to był zdecydowanie bardzo dobry projekt PR-owy i to była zdecydowanie całkiem fajnie skonstruowana promocja w ramach boxa zaproponowanego przez Moondrive, którego można było kupić przed premierą i od ilości zakupionych egzemplarzy determinowane było, czy książka zostanie wydana, czy nie. Na pewno pamiętacie akcję Moondrive'a, ponieważ odbiła się ona niezbyt głośnym echem. A zresztą, o szczegółach akcji to w ogóle lepiej opowiedziały bestsellerki. Pozdrawiam was, dziewczyny, serdecznie.
I powiem Wam, że naprawdę otworzyłyście mi oczy na tę książkę. Niestety, przyznaję się do własnej czytelniczej, że tak powiem, porażki, jednak myślę, że zakategoryzuję tę książkę w kategorii guilty pleasure, ponieważ nie zmienia faktu nic, że mnie się to całkiem fajnie czytało. Docierają do mnie argumenty, które podały dziewczyny i zresztą nie tylko dziewczyny, bo nawet Puchacz opowiadał o tej książce i jej recenzja też nie była zbyt, że tak powiem, pochlebna. Nie było ochów i achów i zachwytów, jednak no nie wiem dlaczego mnie się to całkiem fajnie czytało. To znaczy wiem, ponieważ ja generalnie muszę przyznać się do tego, że książki, które są proste i prosto napisane, nawet jeżeli są czasami spieprzone, tylko nie powtarzajcie po mnie. No cóż, mnie się po prostu dobrze czyta. To jest właśnie guilty pleasure, którego ja, że tak powiem, na który ja sobie pozwalam. Książka jest o trzech siostrach, w dniu swoich 16 urodzin rozpoczynają walkę o tron i muszą się po prostu wyeliminować. I chociaż koncepcja jest całkiem fajna, niestety te dziewczynka mają jeden wielki problem. Są po pierwsze bardzo mocno niepewne siebie, co jest ich główną wadą, i są przede wszystkim manipulowane przez własnych opiekunów, może poza Arsinoe, która no niestety może i nie jest manipulowana, ale nie posiada zbyt potężnych mocy. Właśnie głównym problemem tych dziewczyn jest to, że albo nie posiadają mocy, albo są manipulowane przez swoich opiekunów. No powiem tak, przez to, że się nie buntują w tym tomie, ta książka niestety, no, spaliła na panewce. I teraz tak, jeżeli chodzi o same dziewczyny, to Mirabella to przede wszystkim siostra, która posiada potężną moc i jest nadzieją dla poddanych na nowe rządy. Arsinoe to królowa, która być może i nie jest manipulowana, ale niestety nie posiada zbytnio silnej mocy. No i cóż, nie da się ukryć, że jeżeli chodzi o wyścig do tronu, to ma, zapowiada się, że ma najmniejsze szanse. Natomiast jeżeli chodzi o Catherine, tak, owszem, to być może ma ona talent do mieszania trucizn i jest bardzo pojemną uczennicą, niestety sama na te trucizny nie jest odporna. I owszem, są wątki, które się kompletnie kupy nie trzymają, na przykład wątek Catherine i jej towarzysza Paula. Hello? O co kaman? Macie rację, chociaż nie powiem, ja rozumiem, że gdzieś tam ten pomysł może nie był zły. I może nie byłoby to tak, jak trafienie kulą w płot, gdyby to się trzymało kupy. Gdyby, nie wiem, był jakiś spisek za plecami Catherine, albo cokolwiek. A wszystko tak naprawdę wymyślił sam jeden bohater, nie było żadnego tła ani kontekstu, tylko tak po prostu się wydarzyło. Jeżeli oglądaliście film Bestsellerek, to wiecie, o czym mówię. Nie mówię o tym do końca głośno, ponieważ nie chcę spoilerować. Postaram się, żeby było jak najmniej szczegółów. No ale ciężko jest opowiadać o tej książce, nie mówiąc tak naprawdę wszystkiego, ponieważ sama książka, jak widzicie, jest dosyć cieniutka. Zbyt dużo stron to ona nie ma. W środku są duże literki, bardzo, bardzo piękne żółte brzegi. Pierwsza moja książka w ogóle z kolorowymi brzegami. Wiadomo, cała heca z tymi kolorami polegała na tym, że one były wysyłane losowo i nie wiadomo było, kto co dostanie. Ja przyznam się szczerze, najmniej liczyłam na żółtą, ale koniec końców jestem z niej bardzo zadowolona, bo okazała się być chyba najmniejszym bublem spośród tych wszystkich książek, które były wysłane. Ponieważ okazuje się, że z czerwonych książek farba schodziła, natomiast też czerwone i zielone miały jakieś dziury w środku. W samej akcji naprawdę niewiele będę mówić, ponieważ no nie ma o czym mówić. Żeby nie zdradzić Wam wszystkiego, nie mogę powiedzieć o samej akcji zbyt dużo. Powiem tylko, że według mnie bardzo szkoda, że Arsinoe została stłamszona przez swoją, że tak powiem, towarzyszkę i obrończynię. Chociaż uważam, że to może i nawet się zmienić w drugim tomie i ja już się tego drugiego tomu nie mogę doczekać, ponieważ zastanawiam się, że tak powiem, historia się uratuje i obroni drugim tomem, czy niestety nie. Nie czytałam jeszcze anglojęzycznej wersji, chociaż myślę, że być może nie wytrzymam długo i jednak się za nią zabiorę, ponieważ premiera miała być luty-marzec bodajże.
Więc chyba nie wytrzymam i zabiorę się za anglojęzyczną wersję drugiego tomu, którego makieta leży na mojej półce. Kochani, jeżeli chodzi o Trzy Korony, oprócz tego, że było to kompletne fiasko, jeżeli chodzi o samą historię, już teraz nie dziwię się, dlaczego miała ona takie bardzo mieszane recenzje na Goodreads między innymi, które ja też zresztą sprawdziłam, bo do mnie też docierały takie sygnały, że to jest raczej bubel, albo raczej chińska tandeta, jak ja to mówię, że pięknie wygląda, niestety w środku nie działa. No i po zamówieniu, oczywiście ja już zaczęłam to sprawdzać po zamówieniu tego boksa. Mimo to z boksa bardzo się ucieszyłam, bo akurat ja byłam tą osobą, w której naprawdę nic nie przyszło zniszczone. Ciągle mam całkiem sprawną zakładkę magnetyczną, gdzie się nie odpychają te skrzydełka, a podobno tak się niektórym działo. Również moja książka była w całości i nie zostawiała kolorowych plam na moich palcach. I powiem tak, na początku myślałam, że ja i bestsellerki to w ogóle czytałyśmy nie ten sam tekst. Że one dostały jakiś egzemplarz przed korektą, natomiast ja dostałam już finalną wersję, tak, która poszła na rynek. No niestety, mówię o tej książce tak późno, bo przyszło mi się odstać z tą myślą trochę i musiałam to naprawdę przespać przez wiele nocy. Mimo całej tej akcji promocyjnej, no niestety Trzy Korony jako książka i jej treść, no niestety trochę bubel. Liczę jeszcze na to, że ten drugi tom uratuje całą serię, ewentualnie będzie jakimś, wiecie, cudem nad Wisłą niemalże, natomiast być może nadzieja matką głupich i tego się trzymajmy. Szybko przeskoczę do Miłoszewskiego i jego powieści jak zawsze, do której link, do recenzji tej powieści również link tu w karcie u góry będzie, sobie mrygał, zwróćcie na niego uwagę i to już jest naprawdę dobra książka, a jeżeli wy chcecie również posłuchać jeszcze więcej o dobrych książkach i dobrych pozycjach, to zapraszam was serdecznie do subskrybowania kanału, więc tak byście nie przegapili żadnej z moich propozycji. Natomiast jeżeli chodzi o Miłoszewskiego, to odsyłam was do filmu, w którym już mówiłam o tej książce. Tak jak mówię, no ta książka zostawi was z naprawdę, no, przemyśleniami na kilka, może nawet kilkanaście nocy. Ja naprawdę dalej, myśląc o starości, to się boję. I właściwie na sam koniec zostawiłam sobie dwie książki Patricia Briggs. A mianowicie zaczęłam nową serię. Nie wiem, dlaczego nie opowiedziałam o niej przed świętami, kompletnie wyleciała mi z głowy, natomiast w grudniu zaczęłam nową serię, serię z Mercedes Thompson. Seria Patricia Briggs o Mercedes Thompson to nic innego jak seria dla fanów wampirów, wilkołaków, no i tym podobnych stworzeń, które z ludzkimi nie mają zbytnio wiele wspólnego, poza tym, że żyją oni w ludzkim, w świecie pomiędzy ludźmi. No i cóż, wcale to życie nie układa się tak kolorowo, mimo że mają mnóstwo supermocy. Odniosłam wrażenie, że te postacie wręcz są nieco ciemiężone przez te moce, chociaż same tego nie odczuwają i tego tak nie przedstawiają. Bo z wszystkim trzeba się chować, ukrywać. No generalnie jest to raczej ciężar niż błogosławieństwo, aczkolwiek pozytywy też są. Jeżeli chodzi o Mercedes Thompson, czyli główną bohaterkę naszej powieści, to sama ona jest dosyć ciekawym wynaturzeniem, jeżeli mogę to tak nazwać brutalnie, ponieważ nie jest ona ani wilkołakiem, ani nie człowiekiem, ani nie jest też wampirem. No właśnie, nasza Mercedes Thompson jest zmiennokształtną i jest ona jedynego swojego rodzaju. Więc, że tak powiem, powinna zostać objęta generalnie jakimś rządowym programem ochrony, ponieważ jej gatunek jest już na wymarciu, a ona sama, no, ciągle pakuje się w kłopoty i uparcie chce ten gatunek jeszcze pomniejszać. Oczywiście pełno przygód, pełno przyjaźni, wątek miłosny, a właściwie trójkąt miłosny. Pełna przygód, opowieść o młodej dziewczynie, która szuka swojego miejsca na świecie. Nie, mój pies tam jakieś dziwne akcje odczynia, widzicie? Tam rozmazany pies, dupę na nas wystawia. Czekajcie, zacenzuruję to może ramieniem albo coś. W każdym bądź razie, jeżeli macie ochotę na szybką lekturę,
mama złodziejka. Jeżeli macie ochotę na coś bardzo lekkiego i coś, co dobrze się czyta, a jednocześnie nie jest to dno i nie jest to kiepska powieść, w którą łatwo się wciągnąć, aczkolwiek czuje się taki jakiś niedosyt, no to zdecydowanie polecam Wam Patricia Briggs. I nie powiem, dla mnie Patricia Briggs, choć nie jest to nowa powieść, była swego rodzaju odkryciem, ponieważ podobnie jak z książkami na przykład Sandersona, bądź nie wiem, właśnie podobnie jak z Mroczniejszym odcieniem magii, dużo słyszałam o tych książkach, aczkolwiek długo się nosiłam z zamiarem przeczytania i cieszę się, że w końcu się przemogłam i się udało. Patricia Briggs to jest chyba seria o Mercedes Thompson, to będzie chyba jedna z moich ulubionych serii, bo naprawdę rewelacyjnie się to czyta i to jest naprawdę rewelacyjna historia. No ja Wam polecam, bardzo, bardzo serdecznie Wam polecam. Dobra, no i właściwie okazuje się, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje podsumowanie grudnia. Kochani, nie robię podsumowań roku z jednego prostego powodu. Ponieważ zaczęłam kanał w połowie roku, więc właściwie całości nie jestem w stanie podsumować. Po drugie, właściwie po każdym miesiącu robię podsumowanie, więc podsumowanie całego roku, no ostatnie filmy na pewno powiedzą Wam, co tak naprawdę zwyciężyło w tym roku, ponieważ absolutnie cały rok zmiotła Sarah J. Maas i jej seria Dwory. Natomiast jeżeli chodzi o największą porażkę tego roku, to chyba bym powiedziała, że Phobos, bo to była książka, o której ja wiele słyszałam i która naprawdę bardzo dobrze się zapowiadała, a jednak treść okazała się jeszcze bardziej bublowata niż w Trzech Koronach, co się może wydawać niektórym niemożliwe, aczkolwiek tak niestety było. I mimo tego, że zarówno Phobos, jak i Trzy Korony świetnie się czytało, no to niestety, umówmy się, akcja, która miała się skupić na podróży kosmicznej, skupiła się na ciuchach. Jak ja bym sobie chciała poczytać o ciuchach, to ja bym sobie książkę o modzie kupiła. No ale niestety, kupiłam Phobos i Phobosa też się, że tak powiem, i Phobosa też przekazałam dalej. Niech ktoś inny jeszcze się pocieszy, mam nadzieję. No i to by było tyle z podsumowań roku. Nie spełniły się moje postanowienia noworoczne w zeszłym roku, chociaż nie powiem, dużo więcej czytałam niż zwykle. Dużo się działo, ale jeżeli chcecie wiedzieć, co się działo, to może jakieś Q&A, co? Żeby nie mieszać tej prywaty z książkami, bo ja się chętnie z Wami podzielę, tylko musicie mi powiedzieć, co chcecie wiedzieć. Więc jeżeli macie jakieś pytania do Q&A, to pod tym filmem możecie je zadawać, wysyłajcie również wiadomości prywatne. Jestem też na Instagramie i na Lubimy Czytać, tam zdecydowanie najczęściej. Serdecznie Was zapraszam właśnie na profil na Instagramie, ponieważ tam jestem teraz bardzo często i nawet fotorelacje się pojawiają bardzo nieśmiało, w miarę regularnie, i książki, zdjęcia też się tam pojawiają w miarę często. Jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co akurat czytam, to właśnie Instagram będzie takim miejscem, w którym będziecie. Natomiast YouTube jest już taką, że tak powiem, odsiewnią tego wszystkiego, co się dzieje w ciągu całego miesiąca i już jest takim, że tak powiem, no sitem na to wszystko. Zapraszam Was zarówno do siebie, subskrybujcie kanał, jak i na Instagram, gdzie również możecie mnie obserwować, oraz na Lubimy Czytać, gdzie będziecie też widzieć moje książki, to co kiedyś czytałam, a o czym jeszcze nie mówiłam. Możecie też tam pisać jak najbardziej do mnie wiadomości prywatne. Macie też mojego maila, zapraszam serdecznie do kontaktu. Kochani, no i co? I to by było na tyle. Koniec grudnia. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!